No więc w ostatnich dniach dowiedzieliśmy się kilku drobnych rzeczy na różne tematy oraz dostaliśmy zagadkę, którą rozwiązałem. Ale zacznijmy od tych drobnostek. Jest taka struktura jak kaboomery. Oni to dosłownie tak nazwali, kaboomery. I to jest coś, co daje naszym wieżyczkom strzelniczym strzały ogniowe i wybuchowe. Zapewne wiecie już, czym jest studnia przeznaczenia. Jest to centrum naszego świata, centrum naszych operacji. Tutaj spotkamy hostów, gospodarzy, ale również można tam postawić struktury ulepszające, które ulepszą umiejętności, które wybierzesz. Trochę dziwnie to nazwali, że umiejętności, bo jako przykład dali, że możesz odblokować nowe jednostki lub zwiększyć liczbę twoich maksymalnych jednostek. Trochę mnie to zastanawia, bo wcześniej na mapie widzieliśmy podstawowe mobki rozsiane po mapie. Akurat te trzy, akurat w trzech różnych miejscach i nie powtarzające się, tak jakby trzeba było tam podejść, je oswoić i w ten sposób je odblokować. Także co, niektóre moby odblokowuje się w ten sposób, a inne się po prostu kupuje w studni? Czy wszystkie się kupuje w studni? Tak czy siak, studnia jest również punktem szybkiej podróży i to takiej, do którego możecie się tepnąć w każdym miejscu na mapie. Wiecie, czasami w grach jest tak, że jak macie punkty szybkiej podróży, to musisz pójść do jednego i z niego tepasz się do innego. A tutaj możesz być gdziekolwiek i po prostu się tepnąć do studni. Tak samo działa szybka podróż w wioskach. Jeżeli odkryjesz jakąś wioskę, to od tej pory ona będzie twoim punktem szybkiej podróży. Wioski są również istotne, bo wieśniacy zbierają ci surowce i wkładają do skrzyni. Także jeżeli będzie czegoś brakowało, to możesz się tepnąć do wioski, zebrać i wracać. Jednak to nie jest takie hop-siup, że wystarczy odkryć wioskę i już masz na zawsze darmowe surowce, bo te wioski są kuszącym celem dla piglinów. One będą je atakować. I już to wcześniej mówiłem, ale teraz twórca powiedział to na głos. Pigliny częściej atakują w nocy, także tutaj cykl dnia i nocy ma dosyć spore znaczenie. I również on działa w PvP. Także nie warto zawsze atakować sobie, kiedy tylko się zechce, tylko czasami warto poczekać i wybrać odpowiedni moment. Typu nie wiem, kiedy twojego przeciwnika atakują pigliny, a ciebie nie. A może atakują jednego i drugiego naraz i musisz się szybko ich pozbyć i potem zaatakować tamtego? Nie wiem. Twórca też coś powiedział w stylu, że kiedy pigliny się do ciebie zbliżają, kiedy cię atakują, to słychać jakby takie ich rogi bojowe? Nie wiem, czy to mówił w przenośni, czy dosłownie, ale coś takiego mniej więcej powiedział. Co do piglinów, jest coś takiego jak Piglin Medic. Po wrzuceniu drugiej kompilacji, tej gameplayowej, tej ile to tam było, 23 minuty? Po tym jak coś z tą kompilacją robiłem, to zauważyłem pewnego piglina, którego wcześniej w ogóle nie zauważyłem. I to był fragment dosyć dawny. Creating a new game, czy coś takiego? Niedawno twórcy opublikowali jego grafikę w artykule i z nazwy pliku wynika, że jest to medyk, także nie tylko my mamy swoich medyków, pigliny również ich mają. Jeśli chodzi o czas rozgrywek PvP, to trwają one tak mniej więcej od 20 do 30 minut, czyli no jedna rozgrywka na jeden odcinek. A co jeżeli zdarzy ci się zgubić jednostki albo potrzebujesz je gdzieś szybko przemieścić? No jakby latanie po całym świecie za kilkoma jednostkami może być trochę uciążliwe, także wystarczy, że po prostu podejrzysz do spawnera danej jednostki i możesz je stamtąd przywołać. Również jak był klip z szybką podróżą, to moby się nie tepnęły. Nie wiem, czy gracz jakiś miał, czy nie. Ale jeżeli miał, to nie tepły się razem z nim, a to by oznaczało, że jeżeli tepniesz się szybko podróżą, to musisz mieć po drugiej stronie również spawnery, żeby przywołać jednostki. Ale no widzieliśmy tylko jeden klip z szybko podróżą, więc to trochę mało informacji. No i znowu, to już wiedzieliśmy, ale teraz zostało jeszcze bardziej potwierdzone, lapis dropi z piglinów. Ale wygląda na to, że tylko z tych biegających po świecie, nie tych w bazach. I w sumie jakby to by się zgadzało, jakby widzieliśmy dosyć duże sieczki w bazach i nic nie dropiło. A skoro mowa o surowcach, to każdy biom ma swoje własne surowce. Możesz otworzyć mapę i sprawdzić, na którym biomie są jakie surowce. Na przykład wygląda na to, że węgiel jest na jakby takich podstawowych biomach, diament w tundrze, a redstone w dżungli. Tak to wygląda przynajmniej ze screenów i gameplayów. Mówiliśmy już o speedweed, które daje ci speeda, grzybkach, które daje ci większy skok, ale mamy również coś negatywnego. Trujące pnącza usuwają ci speeda i cię ranią. Także nie można tak sobie po prostu biegać, siup siup sielanka, lecimy dalej. Trzeba uważać jednak na te pnącza. W filmie o PvP mówiłem o systemie pingowania i twórca trochę jakby namieszał mi w głowie. Bo powiedział, że możesz użyć tego systemu, żeby powiedzieć drużynie, że na przykład chcesz zbudować redstone launcher albo że potrzebujesz więcej węgla.
Czyli co, jest aż tyle opcji pingowania, że możesz pingować miejsce, jednostkę, nawet zasób, którego nie masz, strukturę, której nie budujesz? Również nawiązanie do tego system pingów powiedział: "You can use voice chat and it's great, ale nie jest on niezbędny." Możesz używać czatu głosowego, ale nie jest on niezbędny. Brzmi to trochę jakby ten voice chat miał być wbudowany w grę. Ale mogą mu też chodzić o jakby, nie wiem, Discorda czy cokolwiek innego. Nie wiem, trochę dziwnie byłoby z voice chatem. Na pewno śmiesznie, ale dziwnie. No to czas na zagadkę. A co z tymi dziwnie wyglądającymi blokami? Rozsianymi w losowych miejscach, ale już nie w tak losowej kolejności. Zdecydowanie są istotne, ale to już jest coś, co w odpowiednim czasie powiedzą ci gospodarze. Otóż wcale nie musisz czekać na gospodarzy, bo odpowiedź jest tutaj. To są po prostu szczątki dużego Cobblestone Golema. Skąd to wiem? Spójrzcie na to. To coś i to coś to są jakby stawy. Dobra, teraz sobie udowodnimy, że to i to to są jego łapy. Spójrzcie na lewą łapę. Co ona tu ma? Taki jakby pierścień, no oczywiście mech, jakieś połamania i dziura. Po zewnętrznej stronie. Teraz spójrzmy tutaj. Jest pierścień, są takie załamania, jest mech, jest dziura w tej samej stronie, po tej samej stronie, w tym samym miejscu. Patrzcie, porównajcie sobie to. To jest jakby nawet dokładnie tak samo obrócone. Tutaj po drugiej stronie jest ten staw. Druga ręka też jest w sumie tak usytuowana, że dosyć łatwo jest ją sobie wyobrazić. Jest dosyć jakby podobnie. Ten dzyndzel jest obrócony mniej więcej w tą samą stronę. Tutaj jakby jest staw i tu jest staw. Mamy tutaj tą obrączkę również. Też jest obrączka. To nie ma za dużo pęknięć ani mchu. To też nie ma za dużo pęknięć ani mchu. To jest to samo. Tylko te nogi jakoś mu tutaj, nie wiem, są niedokończone czy coś. Trzeba mu pewnie dobudować. Ale tak, to na pewno na 100% są szczątki dużego Cobblestone Golema. O co z tym chodzi? Czy w ten sposób go odblokowujemy, czy po prostu dodajemy sobie jedną jednostkę tego typu do ekipy? Czy to jest rozsiane po wielu miejscach i czy to jest jakby aktywność otwartego świata, inna niż walka? To by było dobre. Jakby bardzo istotne jest, żeby aktywności otwartego świata były zróżnicowane. Przypomnijcie sobie na przykład Cyberpunka, w którym wszędzie każda aktywność, no prawie każda aktywność otwartego świata, to właśnie była walka. I to było nudne. Jakby od czasu do czasu pojawiło się takie złożenie golema, jak najbardziej byłoby to ciekawe. Mówiłem, że co, do zobaczenia za miesiąc czy półtora, widzimy się po paru dniach. No po pierwsze zrobili posta, zrobili artykuł, a po drugie twórca został zaproszony na jakąś tam pogadankę i no sobie gadał. I właśnie na Twitterze chyba w ogóle nie udostępnili linku z tą pogadanką? Także niektórzy mogą nie wiedzieć w ogóle, że takie coś się stało i skąd ja wiem o jakimś kaboomery i tym, ile trwają rozgrywki w PvP. Macie linki w opisie. Także teraz już może nie będę zgadywał, kiedy widzimy się następnym razem. Po prostu jak coś będzie, to będzie. A na dzisiaj to było na tyle, do zobaczenia i siemka!